Witajcie. Dzisiaj przychodzę do Was z czymś nietypowym. Nie jest to typowy hol zakupowy, ale chcę Wam zaprezentować kilka kolekcji z papierów Stamperii. Firma Stamperia na rynku skrapowym polskim jest dostępna od dość dawna. Dostępne są te wszystkie ich preparaty do dekupażu, papier ryżowy i te wszystkie inne gdzieś tam dodatki, ale papiery do scrapbookingu na naszym polskim rynku są może nie tyle co niedostępne. One są dostępne, trochę kosztują, no nie oszukujmy się, ale nasze polskie dziewczyny rzadko kiedy korzystają z tych papierów. Mało jest skraperek, Polek, które używają tych papierów do swoich prac. Ostatnio widziałam te papiery u Eli z kanału Magic Place i u Kasi Gruszy. U innych nie zauważyłam, aby chociaż kupiły i posiadały te papiery. O tak. Więc myślę, że taki przegląd Wam się przyda. Dobra. Część kolekcji jest starsza, część jest nowsza. Nie ma tutaj najnowszych świątecznych kolekcji. Jest jedna świąteczna. Jest jedna świąteczna Blueland. O, to jest świąteczna kolekcja. Ale typowo świątecznych takich, typowo z Mikołajem nie mam. Dobra, pokażę to, co mam. Róże i koronki. Przepiękna drewniana kolekcja z zegarami i takimi rzeczami. Wszystkie papiery są dwustronne. Wszystkie papiery są dwustronne. Gramatura papieru 170, wielkość 30x30, czyli standardowy. Zobaczcie, przepiękne róże namalowane na dechach. Tutaj mamy deski. Kolejne róże na deskach. Tutaj mamy też stare dechy z koronką tym razem. Tutaj w ten sposób. Świetne vintage'owe, szaby szykowe prace z tego wyjdą. Mamy taki papier. Te kolekcje słyną z tego, że mają ciekawe dodatki. Mają ciekawe dodatki, które są zawarte w kolekcji, tak jak na przykład ta strona. I one są zrobione w taki sposób, że jeżeli tutaj mamy pewne rzeczy, które możemy wyciąć, to druga strona, tak jak w tym elemencie, jest gładka. Na przykład tutaj mamy zegary przepiękne. Słuchajcie, to tylko wziąć, nakleić na jakiś zegar, na jakąś deskę okrągłą z zegarem, dodać normalny mechanizm zegarowy, który można dostać osobno i można mieć wspaniały zegar. I tutaj też jest, decha z tyłu. Ale niektóre kolekcje mają tak, że te elementy są dwustronne, że jeżeli z jednej strony na przykład są tagi, to z drugiej strony też będzie druga strona taga. Po prostu wycinamy i mamy gotowy tag. Koronka też na dechach. Następna strona, też stara deska i koronka. Tutaj mamy coś takiego. Przepiękna klatka. Następna strona, o, zobaczcie, tutaj brzegi, widzicie, przybliżyłam trochę, brzegi wyglądają jak tektura falista, naderwana. Te elementy, które wyglądają, one, no, ma się wrażenie, że to są faktycznie elementy metalowe, a nie nadruk. Następna strona, tu mamy taką strukturę płótna i koronki. I tutaj kolejna strona, też takie płótno z koronką. Kolejna strona, też płótno. O tej stronie mówiłam. Tu mamy tagi. Zobaczcie. I po drugiej stronie też będą tagi. A nie, tutaj mamy płótno. Tutaj mamy płótno, ale inne kolekcje mają właśnie w ten sposób. Tam są koperty, nie koperty. Dobra, to była kolekcja róże i koronki. Następna kolekcja, moment, odłożę na inną stronę, bo tam by mi poleciało. Następna kolekcja Dream. Taka różana, szebi szikowa. Też przepiękna kolekcja. Wiele warstw, wiele elementów na stronie. Dużo się dzieje na tych stronach. Dużo się dzieje. Dlatego te papiery są takie ciekawe. Następna deska z zmalowanymi różami. O, tutaj jest gładko. Myślałam, że ta. Ale kolekcję tutaj mam. Napisy. Tutaj mam takie właśnie kolekcje, które elementy, które są wycięte z jednej strony, są także wycięte z drugiej strony. Tu mamy gładkie tło z napisami. Tutaj też kilka warstw papierowych, różnych elementów. Dużo, dużo się dzieje na tych papierach. Dlatego one są, no mówię, są fantastyczne, są cudowne te papiery.
na polskim rynku rzadko spotykane. Na rynku amerykańskim są niektóre papiery tego typu. Studio 75 robi jeszcze coś podobnego. Też te niektóre papiery, też na tych papierach niektórych dużo się dzieje, tak właśnie coś w podobnym stylu. Tu mamy też starą tapetę, jest typowy do albumu takiego w stylu shabby chic, czy kartka. Tutaj też mamy takie rozmyte napisy, jakby ktoś napisał piórem i gdzieś tam kleksy albo rozmoczony papier. Taki papier. Tutaj też w miarę stonowany, mało się na nim dzieje. Tu już mamy trochę więcej. I ostatnia strona, tutaj z przeszyciami, takimi nastemplowanymi przeszyciami. Dobra, to była kolekcja Dream. Następna kolekcja, listy i kwiaty. Też mówię, też taka shabby chicowa kolekcja. Przepiękne piwonie, zobaczcie. Te piwonie wyglądają jak prawdziwe. Tutaj mamy pismo, bluszcz, karty, które możemy wyciąć. Też z piwoniami, ważka. Przepraszam, kabel. Jestem podłączona, bo telefon mi się rozładowuje i nagrywam na kablu. Tutaj mamy takie popękane strukturę. Też ważkę. Tu mamy tagi. Tagi, tutaj chlapnięcia, kolejna strona z takimi olbrzymimi, pięknymi piłoniami, następna strona, tak się prezentuje, o i to będzie na pewno ta strona, o której Wam mówiłam, że te elementy, które są na tej stronie, są wycięte, a nie, kurczę, co ja? Mówię, wiem, że są. Naprawdę są te kolekcje takie, że druga strona jest elementem do wycięcia. O tak, też jest elementem do wycięcia. Nie jest tak, że nie. Tutaj mamy kratkę, też z jakimiś zagnieceniami na papierze. Tutaj tak się prezentuje strona. Tutaj linią z alfabetem. Też kilka warstw różnych elementów. Znowu pismo, rozmyte tym razem. Tutaj alfabet do wycięcia. I tutaj taki pognieciony papier. Dobra, tak się prezentuje kolekcja listy i kwiaty. Następna kolekcja Preciosus. Przepiękna też shabby chicowa kolekcja. Taka w stylu romantycznym, shabby chic. Zobaczcie, przepiękne nuty, róże. Jakieś tam elementy pisma. Zobaczcie, widzicie? Tapeta. Tutaj taka ciemniejsza tapeta w brązie. Tu mamy tagi, border. Tutaj mamy gładką. Też jakieś kilka warstw listów. Kartę, które możemy wyciąć. O, i zobaczcie. Tu mamy karty. Z jednej strony mamy kartę do wycięcia. Jak wytniemy, z drugiej strony mamy coś takiego. Widzicie? To mi się w tej kolekcji, w tych kolekcjach właśnie stamperiowych podoba. Tutaj mamy gładko. Ale tutaj niektóre właśnie te elementy z jednej strony wycięte dają także nam efekt z drugiej strony, że nie potrzeba niczym podklejać. Jest to gotowe. Ten papier jest też na tyle gruby. Tu mamy damaski. Ten papier jest też na tyle gruby, że nie ma potrzeby podklejania. Tak się prezentuje następna strona. Kolejna. Tutaj mamy nuty. Coś dla wielbicieli. Dla wielbicieli nutów. Tutaj mamy taką postarzoną bardzo mocno tapetę. Kolejna tapeta. Taka złotawa. Słuchajcie, to naprawdę ma się wrażenie, że to jest złote. I kolejna strona. I tutaj mamy znowu tapety. Tutaj też kolejna tapeta. Taka romantyczna. I ostatnia strona z nutami. Dobra. Tak się prezentuje kolekcja Preciosus.
Teraz kolekcja, którą już widzieliście, między innymi u Eli z kanału Magic Place i z tego co wiem, to chyba też Kasia Grusza miała tą kolekcję. Clockwise, czyli taka zegarowo-męska kolekcja. Zegary, śruby i metale. Ma się wrażenie, że ta kolekcja faktycznie jest taka zardzewiała i metalowa, taka ciężka. O, mamy elementy do wycięcia. Z tyłu w ten sposób. Mówię, typowa kolekcja męska, ale też prześliczna, przecudowna. Zobaczcie, zegary. Jakieś ściany, tynki. Kolejne tagi. Też pordzewiałe brzegi. Zobaczcie. Coś takiego. Rybiki. Tutaj mamy siatkę metalową. Kolejne zegary i trybiki. Tutaj mamy taką postarzoną tapetę. Zobaczcie, praktycznie te kolekcje są świetne do pamiętacie, kiedyś dawno temu było robione LO, layouty ze zdjęciem. Taka strona jedna i też można zrobić świetną pracę, bez gdzieś tam zbędnych rzeczy. Taka strona, taka. I ostatnio prezentuje się tak, też kawał zardzewiałej blachy z jakimś nadrukiem. Dobra, kolejna kolekcja. To jest kolekcja świąteczna, Blue Land. Ona nie wygląda na świąteczną. Te kwiatki, ptaszki są dla zmyłki praktycznie. No zobaczcie, czy to może być ptaszki z kwiatkami, czy to może wyglądać na kolekcję świąteczną? Ale jednak jest. Jest to kolekcja... O, widziałam od razu. Następną. O, proszę bardzo. Takie przepiękne niebieskości. Przepiękne, zobaczcie, pocztówki. Są pocztówki i z tyłu są elementy. O, zobaczcie. Coś pięknego, coś cudownego. Prześliczne. Przepiękne te niebieskości są. Też deski, jakieś koła. Kolejne dechy. Z kwiatami, motylami. Mówię, to nie są elementy, do których my się przyzwyczailiśmy, że to są elementy zimowe. Stamperia ma też świetną kolekcję różowe święta. Słuchajcie, tam są przepiękne koty i róże. To też jest kolekcja świąteczna, chociaż nie wygląda. O, zobaczcie. Niestety mi się nie podobała, dlatego nie wzięłam. Ale ta jest przepiękna. Tu też mamy elementy do wycięcia. Tutaj będą tagi. O, zobaczcie, widzicie? Tu macie tagi. I z tej strony też macie tagi. Tutaj przepiękna, cudowna ławeczka, ramki z motylkami. Pokaż się. Tutaj mamy też różne elementy pisma zamalowywanego, czy coś w tym stylu. Kolejne elementy do wycięcia. Kolejne deski pobielone. Kolejne tagi i karty. Tutaj mamy gładką. I tutaj kolejna przepiękna strona kwiatowa, pełna. Zobaczcie, po środku przykleić zdjęcie, parę ozdób i macie gotowego layouta. I tak się prezentuje ostatnia strona kolekcji Blue Land. I ostatnia kolekcja ceremonii. To jest kolekcja, słuchajcie, ślubna. Ślubna albo jakichś takich specjalnych uroczystości. Tak się prezentuje. Dużo takiej gipiury jest tutaj. Pudełka. Zobaczcie. Przepiękny ten fragment jest. Widzicie? Tej gipiury kawałek. Tak. Tutaj z tyłu jest gładko. Mocno koronkowo, mocno gipiurowo. I przepięknie będzie się prezentowało w albumie. Zobaczcie. To wygląda jak gdyby to była żywa kotara. Tak. Tutaj mamy karty do wycięcia. One są dwustronne. Tutaj mamy nuty z piórem. Przepiękne to pióro. Koronka. Beżowo-pastelowa. Koronkowa kolekcja.
Naprawdę ta kolekcja jest bardzo koronkowa. Kolejne tagi. Tutaj mamy gładko, gładko, no tapetowo. Tu mamy tapetowo. Kolejne kwiaty. Też motyw bardzo podobny do tego na pierwszej stronie. Znowu koronka. Tutaj mamy taką stronę, jak gdyby był jakiś materiał pociągnięty. Nie do końca, bo są zmarszczki. Tutaj widzicie, tu są zmarszczki. Następna strona. Też jakiś wol, materiał prześwitujący. Też się prezentuje ta strona. Tutaj można zostawić całą stronę lub wyciąć poszczególne elementy i też to będzie pięknie wyglądało. Zobaczcie. Z tyłu mamy tak. I tutaj pewne elementy, które widzieliście już wcześniej, tutaj tego zawijanego papieru, tylko troszeczkę mniejszej skali. I z tyłu jest gładko. I tak się prezentuje kolekcja ceremonii. Dobra, to są kolekcje, które ja posiadam. Nie wiem, czy coś z nich zrobię, ale w sumie kupowałam je po to, żeby je pociąć, nie po to, żeby je kolekcjonować. Ale są takie, żeby zostały do. Mają być pocięte. O tak, one mają być pocięte. Z tyłu są wszystkie elementy, które są, jak wyglądają papiery. One były kupione po to, żeby je pociąć, nie żeby na nie patrzeć. Ale ja wiem, że niektórzy kupują pewne kolekcje, żeby na nie patrzeć. Nie wiem, bo zachwycam się nimi, potem je potnę i będą wszyscy zadowoleni. Dobra, to na dzisiaj wszystko. Myślę, że więcej z nas zacznie pracować na tych kolekcjach, ponieważ kolekcje są naprawdę przepiękne. Dobra, do zobaczenia ponownie. Cześć!